Kochani, witam wszystkich. Jest taki krótki filmik na temat mechanicznej wentylacji nieinwazyjnej, kochani, na temat opieki Dom Medica, która opiekuje się mną od 2 lat. Często piszecie do mnie, pytacie, przede wszystkim pytacie, ile to kosztuje. Często mam takie maile, takie informacje na prywatne od was, kochani, gdzie, a to trzeba być bogatym, żeby być w tym programie. Kochani, nie. To nie tak działa. Dom Medica jest to całkowicie bezpłatna opieka domowa. Kochani, jest to przedłużenie, tak jakby opieki szpitalnej, ale już w domu. Refundowana w pełni przez NFZ. Nie ponosicie żadnych kosztów, nie ma żadnych ukrytych opłat. Nie ma żadnej takiej opcji. Nie musicie szykować koperty, żeby komuś do fartucha włożyć. Kochani, nie ma takiej opcji. Jest to całkowicie bezpłatne. I kochani, działa. Działa, funkcjonuje. Ja już jestem ponad 2 lata w tym programie. I jak widzicie, kondycja się moja poprawia. Chociaż, jak to mądre książki piszą, choroba taka, która się toczy u mnie tutaj w organizmie, jest nieuleczalna. Płuca się nie regenerują, kochani. Nie będę się spierał, czy one się regenerują, czy nie. Kochani, ja wiem, jak ja wyglądałem 2 lata temu. Ja wiem, jak ja wyglądam teraz. Pomimo tego, że troszeczkę mi przybyło, bo człowiek jednak, no, jak drzewa rośnie, od któregoś tam roku zaczyna rosnąć bluła, to jest inna sprawa, kochani. Uszy i nos zawsze rosną. Kochani, działa, funkcjonuje, jestem uśmiechnięty, zadowolony i namawiam was również do tego, żebyście korzystali, dopóki ten program funkcjonuje, bo kochani, w naszym systemie wiecie, że jeżeli coś jest dobre, to długo nie trwa. Jeżeli coś smakuje, to niedługo i ktoś wam to zepsuje. Kochani, ja się boję właśnie o to, żeby tego programu nikt nie zlikwidował, bo respiracja taka domowa, taka wentylacja domowa, opieka, to jest lekarz, to jest fizjoterapeuta, to jest pielęgniarka, macie 3 osoby do dyspozycji. Mamy lekarza do dyspozycji, kochani. Mamy do dyspozycji człowieka, który zadba o waszą kondycję niejako fizyczną, nauczy was oddychać, fizjoterapeuta. Kochani, to jest bardzo ważne, bo czasami proste rzeczy. I wy, no, skąd macie o tym wiedzieć, jak że oklepywanie, że kochani, jakieś tam ćwiczenia są, w jakiej pozycji najłatwiej jest oddychać i te płuca wtedy dostają więcej tlenu. Kochani, od tego jest fizjoterapeuta. No i macie jeszcze do dyspozycji, kochani, pielęgniarkę. W tym wypadku ja mam taką bardzo miłą osóbkę, drobniutką pani Emilkę, panią Emilkę, którą serdecznie pozdrawiam. Bardzo sympatyczna pielęgniarka z powołania i obie w tym programie były takie właśnie osoby, jak moja kochana pielęgniarka Emilka. Kochani, do dyspozycji macie sprzęt, który z założenia niby NFZ nie refunduje, ale uwaga, firma Dom Medica ten sprzęt cały daje wam bez żadnych opłat. Respirator, który, kochani, ćwiczy wam płuca. One mają czas w nocy, szczególnie w nocy, gdy ja sobie zakładam maseczkę, włączam respirator, podpinam sobie tutaj do tego wejścia, a tak to wygląda. Tu podpinam sobie wejście z trenem, wężyk. Zakładam maskę, spokojnie. Nie boję się, że w nocy jakiś bezdech będzie, że jakieś utrudnione oddychanie. Płuca dostają non-stop. Oddychają, są mechanicznie wspomagane, ale nie inwazyjnie. Nie trzyma żadnych rurek do środka. Nie. Maska. Włączymy urządzenie i ono w razie jakiejś nieszczelności, jakiegoś problemu, włącza się alarm, także nie ma problemu. Kochani, na początku troszeczkę was to denerwuje, bo ktoś chce za was oddychać, takie macie wrażenie. Ale to jest tylko początkowe kilka, powiedzmy, dni jest takie kłopotliwe. Później, kochani, nie oddacie tego nikomu już. Pokochacie rzeczy martwe niby, ale one was, kochani, waszą kondycję poprawiają. I to naprawdę odczuwa się, głębiej człowiek oddycha. Mięśnie mają w nocy ten relaks odpoczynku, kochani, można tak to powiedzieć, tego relaksu, dlatego że respirator on sobie
pompuje do was, oddycha za was niejako. Ta wymiana tlenu w organizmie jest bardziej i bardziej taka funkcjonalna. Serduszko odpoczywa. A w tym wypadku, kochani, niedotlenienie organizmu jest tragedią, prawda? Coś na ten temat wiecie. Żeby się więcej dowiedzieć, jak skorzystać z tego programu, to ja was zapraszam na stronę do Medica. Tam możecie dowiedzieć się, w jaki sposób, jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania tego programu, jak wygląda kwalifikacja do tego programu. Kochani, no i też ważne, w jakim rejonie w ogóle do Medica działa, bo wypowiadam się w tym momencie ogólnie i część czasami sprawdzam, nawet za kogoś, gdzieś tam ktoś mieszka w Białymstoku, gdzie nie ma się zwrócić, no to wiem, że do Olsztyna, Lubelskie, Lublin. Kochani, wiem, że mają w swoim zasięgu Śląsk, kochani. I to wszystko jest na stronie, zapraszam. Chodźmy zresztą wszyscy na stronę internetową. I teraz przechodzimy sobie pokrótce, co trzeba zrobić, ażeby zakwalifikować się do tego programu. I przy okazji dowiecie się jeszcze o innych programach, bo to nie tylko respiracja mechaniczna, nieinwazyjna. Tam jest o wiele więcej usług takich, które są konieczne. Kochani, chodźmy. Mamy stronę główną do Medici. Tu mamy podział całego kraju na poszczególne województwa, które obsługuje do Medica. Można sobie spokojnie przejrzeć, wybrać numer telefonu. Godziny pracy są podane, numer telefonu. Także jak widzicie, praktycznie ponad połowę kraju jest w zasięgu do Medica. Przechodzimy do domowego leczenia respiratorem, bo to nas tutaj interesuje. I tu, kochani, to możecie sobie poczytać, co to jest wentylacja mechaniczna, o co właściwie chodzi w tej wentylacji mechanicznej. Dzielimy na inwazyjną, nieinwazyjną, jakie są różnice i tak dalej, i tak dalej. Jaki jest cel wentylacji mechanicznej? To jest bardzo ważne, kochani. Przede wszystkim ćwiczenie do samych płuc, głębszy oddech, odpoczywają, regenerują się wasze płuca. Kochani, materiał, który warto zapoznać się z nim. Dla tych, którzy już się zdecydują, wejdą sobie w taki dział, skorzystać z opieki domowej wentylacji. Co jest potrzebne? No przede wszystkim karta informacyjna ze szpitala. Macie wyszczególnione trzy punkty, które są podstawowe. Kwalifikacja do objęcia opieką. Gdy już mniej więcej wszystko wiemy, proszę bardzo, możesz mnie skontaktować bezpośrednio z centralą. Tutaj jest podany numer warszawski. Kochani, domowe leczenie respiratorem. Możemy zadać pytanie za pośrednictwem e-maila, ewentualnie poprzez formularz, który jest tutaj na stronie. Kochani, to jest tak w skrócie. Możemy spojrzeć sobie na stronę facebookową Dom Medici. Aktualności, informacje takie z pierwszej ręki. Jak widzicie, kochani, to jest w zasadzie proste. W tym filmiku ogólnie wam nakreśliłem, jak to wygląda, co to jest ta domowa wentylacja mechaniczna, respiracja nieinwazyjna. Kochani, postaram się w następnych filmikach wam więcej powiedzieć, jak korzystać z tego sprzętu, jak go używać, bo w sumie, kochani, ja już jestem coraz mądrzejszy, bo już 2 lata, teraz, kochani, wiem wszystko, co i jak rozebrać i jak złożę, to nawet mi części nie zostają, kochani. Po prostu tego wszystkiego się też nauczycie, ewentualnie osoby, które się wami opiekują, bo respirator sam sobie, kochani, tutaj macie dane, jakbyście chcieli sobie przypomnieć, do Medica numer telefonu. Respirator wymaga jakiejś konserwacji, którą musicie zapewnić, a więc tam czy opiekunowie właśnie, którzy się z wami opiekują. Kochani, maseczek jest bardzo dużo. Omówimy poszczególne maseczki, bo nie każda każdemu pasuje, to różnie z tym bywa. To jest, kochani, to kwestia po prostu, kwestia budowy. To trzeba wiedzieć, jaka maseczka, czy na całą twarz, czy na usta, czy to prosty przykład. Ja na przykład wam pokażę tutaj maseczkę tylko taką na usta i na nos. To zajmuje całą twarz. Ale na ten temat w następnych filmikach dzisiaj to by było wszystko. Myślę, że już nie będziecie mnie pytać, ile to kosztuje, bo przypomnę, to nic nie kosztuje. To jest może jedyna taka opcja, która nic nie kosztuje, kochani. Do następnego razu, co powiem krótko, subskrybujcie, zaglądajcie
Będę starał się Wam jak najwięcej ciekawostek w tym kierunku mówić. Dla tych, którzy przyzwyczajeni byli do filmów przygodowych, kamperowi itd., nie martwcie się, kochani, po prostu trzeba to powiązać jedno z drugim, a każdemu, kto będzie na emeryturze, życzę jak najwięcej podróży, jak najwięcej poznawania świata, jak najwięcej czasu dla siebie, najwięcej radości z życia, kochani. Bye.